Zajmijcie się pandemią! 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 Dokładnie! Dziękujemy bardzo! I zapraszam teraz do zabrania głosu mecenasa Marka Kanawkę. Cieszę się bardzo przede wszystkim, że tak dużo młodzieży tutaj przychodzi, bo walczymy od prawie 5 lat z nieprawidłowościami, które ten rząd robi praktycznie każdego dnia, niszcząc wymiar sprawiedliwości. Od 3 lat stoimy pod sądami i nie możemy zgodzić się z tym, że sądy są niszczone. Ale proszę Państwa, nie bardzo wszyscy wiedzą, co to jest Trybunał Konstytucyjny i jak powinno funkcjonować normalne państwo. Trybunał Konstytucyjny w każdym uczciwym, demokratycznym państwie jest to taki dziwny sąd, który ma prawo badać prawidłowość i legalność i zarazem brak sprzeczności pomiędzy ustawami. A przede wszystkim ma obowiązek badać zgodność ustaw uchwalanych przez Sejm z Konstytucją. W 2015 roku, kiedy władza pisowska dorwała się do władzy, rozpoczęło się niszczenie właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Do Trybunału PiS wprowadził 3 dodatkowych sędziów pisowców, którzy zostali wybrani przez ten Sejm w 2015 roku na 3 obsadzone już miejsca. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie przyjął ślubowania od poprzednio prawidłowo wybranych 3 sędziów, a w nocy po cichu przyjął ślubowanie od 3 dublerów. Od tego momentu rozpoczęła się wojna Trybunału Konstytucyjnego z państwem polskim. To, co się stało 22 października, kiedy to już nie jest Trybunał, nazywamy to neotrybunał, na posiedzeniu bez kawy i bez ciastek, jak to poprzednio pani premier Szydło mówiła, wydał, też nie można powiedzieć, że orzeczenie, bo generalnie Trybunał wydaje w tego typu sprawach, badając zgodność ustaw z Konstytucją, wydaje wyroki lub postanowienia. My nie wiemy do dzisiaj, co ten Trybunał zrobił, dlatego że wstydzą się nawet go opublikować, to orzeczenie. Ale proszę Państwa, w trakcie pandemii, kiedy cały naród walczy z tym, żeby jak najłagodniej i jak najszybciej przejść przez tego typu chorobę, to właśnie pisowski rząd, 130 posłów pisowskich nie miało nic innego ważniejszego na swoich głowach, pomyśle, tylko żeby doprowadzić właśnie do stwierdzenia, że zapisy ustawy z 1993 roku, które zostały jak gdyby wynegocjowane przez różne środowiska, a dotyczące bardzo istotnej rzeczy, kwestii prawa kobiety do podjęcia decyzji, czy będzie musiała, czy będzie chciała, czy będzie mogła urodzić dziecko, które na podstawie wiedzy i badań lekarskich być może nie przeżyje, być może urodzi się z ogromnymi wadami, to powinno być w decyzji woli kobiety, to właśnie tych 130 posłów PiS-u postanowiło, że to jest niedopuszczalne, że o tym nie może decydować kobieta i neotrybunał pod przewodnictwem, my to nazywamy pani kucharki, ubranej niestety w strój sędziowski z łańcuchem na todze, wydał orzeczenie. Do dzisiaj nie znamy, bo warunkiem, żeby to orzeczenie weszło w życie i mogło funkcjonować, jest przede wszystkim natychmiastowe opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Minął już miesiąc od momentu wydania tego neoorzeczenia i wstydzą się po prostu go wydać. A dlatego nie chcą ogłosić tego orzeczenia, bo w momencie, kiedy to orzeczenie zostanie opublikowane, obowiązuje skreślenie tego przepisu, że w przypadku wad prenatalnych płodu było możliwe usunięcie w odpowiednim czasie za zgodą lekarza, to staje się
przestępstwem. Dlaczego? Dlatego, że ten wyrok w tym momencie odsyła do kodeksu karnego, gdzie w ramach przepisów wprowadzono odpowiedzialność karną lekarza i odpowiedzialność karną kobiety. Nie dość, że dotknęło ją to nieszczęście, kwestia dziecka właśnie z takimi wadami, to za taką próbę nawet możliwe jest ukaranie tak lekarza, jak i tej kobiety karą pod odpowiedzialnością kary. Ale proszę Państwa, to nie wszystko. W momencie, kiedy żeśmy tutaj zaczęli stawać, kiedy popieramy kobiety walczące o swoje prawa, to ten rząd nie tylko, że nie zrobił nic, żeby pomóc i cokolwiek nam tutaj wprowadzić nowego, to wręcz przeciwnie. W trakcie walki z pandemią wydaje przepisy prawne w formie rozporządzenia Rady Ministrów, które są przepisami nielegalnymi. Takim nielegalnym przepisem jest paragraf 38 rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący obostrzeń w sprawach zgromadzeń i spotykania się ludzi. Jest ustawa z 2015 roku o zgromadzeniach, która w sposób jednoznaczny mówi, kiedy można zakazać odbywania się zgromadzeń. To wywodzi się z przepisu artykułu 57 Konstytucji, który daje obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej prawo do swobodnego zgromadzenia się na wolnym powietrzu i wyrażania swojej woli, swojej myśli w różnych sprawach. To rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów i co parę dni zmieniane zakazywało organizowania zgromadzeń najpierw do 125, 150, a teraz powyżej 5 osób nie wolno się jakoby gromadzić. Ale proszę Państwa, to jest właśnie naruszenie Konstytucji. To jest właśnie naruszenie ustawy o zgromadzeniach, albowiem tam wyraźnie i w Konstytucji, i w tej ustawie o zgromadzeniach z 2015 roku w sposób jednoznaczny jest powiedziane, że ograniczenie do takiego zwoływania zgromadzeń może być wyrażone tylko i wyłącznie w ustawach. To są kpiny, co po prostu robi rząd z nami. Cały czas mówi, że przestrzega Konstytucji. A pierwsze złamanie Konstytucji odbyło się w 2015 roku, kiedy pan wybrany na funkcję prezydenta, żeby móc zaprzysiąc Kamińskiego na ministra spraw wewnętrznych, to łaskawie ułaskawił go w trakcie procesu. Powiedział, że on musi zastąpić sądy, wymiar sprawiedliwości, bo ten człowiek musi być ministrem spraw wewnętrznych. Ja mogę powiedzieć to otwarcie i mówię. Mamy dzisiaj sytuację taką, że kryminalista jest ministrem spraw wewnętrznych i sprawuje bezpośredni nadzór nad naszą policją. To jest rzeczywiście hańba. Jak to jest, proszę Państwa, że wicepremierem rządu sprawującym nadzór bezpośredni nad resortami siłowymi, policją, wojskiem jest człowiek, który obraża praktycznie każdego dnia. Kiedy tylko uda mu się bez jakiegoś trybu wejść na mównicę, to mówi, że jesteśmy obywatelami gorszego sortu, że jesteśmy chamską hołotą, a generalnie, że to my mamy krew na rękach. Nie, panie Kaczyński, to nie my obywatele mamy krew na rękach. To wasz rząd, a pan przede wszystkim, to wy macie krew na rękach, bo zamiast dbać o obywateli, zamiast dbać o stan zdrowotny całego społeczeństwa, to wy się zajmujecie sobą. Dlaczego żeście tak nie reagowali, jak minister Szumowski kupował od handlarza bronią respiratory? Gdzie są te respiratory? Do dzisiaj ich nie ma. Gdzie są pieniądze? Jak to się stało, że Antonowem za kilkaset milionów złotych przyleciały maseczki,
które do dzisiaj nie wiadomo po co zostały kupione i za jaką kwotę. To jest dopiero skandal. Zamiast dbać o zdrowie i życie społeczeństwa, usiłuje się wmówić, że poprzez to zgromadzenie to my narażamy obywateli na utratę zdrowia i życia. A przecież 3 dni temu minister zdrowia właśnie z PiS-u powiedział: nie, proszę państwa, te zgromadzenia nie są podstawą do tego, że się rozszerza epidemia. To jest zupełnie coś innego. I na koniec chciałbym państwu powiedzieć, mamy dość tej bandy pisowskiej. Już sąd okręgowy w Warszawie i sądy apelacyjne stwierdzały, że to jest zorganizowana grupa przestępcza. My nie chcemy tej zorganizowanej grupy przestępczej u władzy. Dziękuję.